Militarna słabość Rzeczypospolitej i nadzieja łatwych zdobyczy, podsycana przez Hieronima Radziejowskiego, skłoniła króla szwecji Karola X Gustawa do złamania rozejmu z 1635 roku i ataku na Polskę rok 1655. Pretekstem do wojny stało się uzyskanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji. Szwedzi wkroczyli z Pomorza Zachodniego na Wielkopolskę i z inflant na Litwę. Karol Gustaw nie miał trudnego zadania. Szlachta i wojsko poddała się prawie bez walki i uznała władzę króla Szwedzkiego. Szlachta Wielkopolska skapitulowała w 1655 roku pod ujściem, a Radziwiłłowie w Kiejdanach oddali Litwę Szwedom bez walki. Warszawa nie stawiała żadnego oporu. Kraków, broniony przez Stefana Czarnieckiego, został zmuszony do kapitulacji. Na służbę Karola Gustawa przeszło wojsko koronne. I tak po trzech zaledwie miesiącach od początku wojny Szwedzi zajęli prawie całą koronę i znaczną część Litwy. Król Jan Kazimierz, opuszczony przez wszystkich, musiał opuścić Polskę i schronić się na Śląsku. Domagano się jego abdykacji, a na opuszczonym przez niego tronie szlachta widziała Karola Gustawa. Liczono, że będzie to tylko prosta zmiana osoby panującego i że pomoże to Rzeczypospolitej w walkach na wschodzie. Szybko okazało się, jak złudne były to nadzieje. Szwedzi gwałcili i grabili, profanowali kościoły, natrząsali się z uczuć religijnych. Wzbudziło to uczucie buntu i nienawiści. W końcu 1655 roku wybuchło antyszwedzkie powstanie. Część wojsk koronnych, która nie poddała się Szwedom, współdziałała z szybko powstającymi grupami partyzantów. Mieszczanie i chłopi przyłączali się do oddziałów. W grudniu 1655 roku patriotyczna część szlachty, opowiadając się po stronie Jana Kazimierza, zawiązała Konfederację Tyszowiecką. Prowadzona była walka podjazdowo partyzancka, zwyczajną wojną szarpaną. Jej organizatorem był Stefan Czarniecki. Duże zdolności dowódcze wykazał również Jerzy Lubomirski. W wydanym w 1655 roku uniwersale Jan Kazimierz wzywał wszystkich Polaków do walki. Do historii przeszło oblężenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, trwające dwa miesiące i zakończone klęską Szwedów. Jan Kazimierz powrócił do Polski i zaczął organizować armię w okolicy Lwowa. Tam, w 1656 roku, Złożył słynne śluby lwowskie. Zachęcał w nich wszystkie stany do walki przeciw Szwedom. Przyrzekał ogólnikowo, że zatroszczy się o polepszenie doli ludu oraz oddawał kraj pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Miało to wielkie znaczenie moralne. W czerwcu 1656 roku udało się odbić z rąk szwedzkich Warszawę która jednak ponownie wpadła w ręce wroga. Karol Gustaw, szukając sojuszników w walce z Polską, obiecał elektorowi Brandenburskiemu w armię i Wielkopolskę oraz pełną suwerenność Prus książęcych. Porozumiał się też z księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym. Te dwie armie wkroczyły na tereny Rzeczypospolitej. Jan Kazimierz zyskał pomoc Rosji i Danii, obiecując zrzeczenie się zwierzchnictwa nad Prusami książęcymi. Odciągnięto Brandenburgię od Szwecji, traktaty wojlawsko-bydgoskie, rok 1657. Jerzy Lubomirski spustoszył Siedmiogród i rakoczy skapitulował. Ostatecznie w połowie 1657 roku Karol Gustaw, pozostawiając tylko ogarnizony w niektórych miastach, opuścił Polskę. Walki przeniosły się na teren Danii i Pomorza Zachodniego. Zasłynął w nich Stefan Czarniecki. Po niespodziewanej śmierci Karola Gustawa przystąpiono do rokowań pokojowych. Traktat w Oliwie, rok 1660. Zakończył wojnę polsko-szwedzki.